Siemanko, z tej strony Kamyk i witam was w pack openingu. W tym momencie mamy happy hour, więc mamy 5 paczek pod za 25 tysięcy końców, złote paczki, sami zawodnicy. No i jeżeli też chcecie kupić sobie takie paczki, zapraszam was, na dole macie link do Game Gold Trader. No i oczywiście, jeżeli znowu wpiszecie do nich hasło Kamyk po zakupie, to dostaniecie 5% bonusu. Przejdźmy do tego sklepu. Ja już chcę te paczki. Jak wygląda ta paczka? Okej, jest brązowa. Złota paczka zawodników. No dobra, 25 tysięcy mamy na te paczki. Później jeszcze kupię sobie za te zwykłe, takie za 7,5 tysiąca. Ale dziwnie, że tak jest to pokazane i to nie jest dobra paczka. To na pewno nie jest dobra paczka. Dobra, wszystkich wysyłamy do klubu. Czy jest tu ktokolwiek warty sprzedania? Nie, po prostu ich szybko usunę. Pierwsze 25 paczek pokażę wam bez w ogóle przerywników, a te już za 7,5 tysiąca to jeżeli coś się pojawi ciekawego i będzie reakcja live, może coś się trafi, Ibrahimowicz, to by było coś. Tutaj mamy Demichelis, no niedobrze, no niedobrze. Magidi 5 gwiazdek trików dalej ma, no dobra, nic ciekawego w tej paczce. Nic, nikt warty zatrzymania, Quagliarella nie jest drogi, więc po dwóch paczkach jest słabo. No ale jeszcze trzy zostały, więc może coś dobrego. Dlaczego te paczki wyglądają na brązowe? To powinny być, nie wiem, super diamentowe za 25 tysięcy. No i tutaj Bender. Serio, wszystkich nich mam. No, Labiat w końcu, może jakieś... Nie wiem, czy to będzie lepszy zamiast tam do mojego składu brazylijskiego. Co tu mamy? Aleksandre Patoja, Konan. No ich dwóch możemy wysłać na listę transferową. Ale ogólnie słabo. Słabo, 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 słabo. Dawajcie następne paczki. No, teraz. Jeszcze dwie mi zostały. Come on, ktoś dobry. Było niby 82 overall, ale to nic ciekawego, no. Benatia, serio. Fernandinho, spoko, może być. Gabi. No ale bez szału, naprawdę bez szału. Varane, ciekawy czy jesteś warty, wyślę na listę transferową. No i to by było na tyle. Jeszcze jedna paczka za 25 tysięcy, no dalej. Messi z przodu, na paczce. No Messi to musi być w środku coś dobrego. Może być Ronaldo, może być Ribery, Robben też. Lewy też bym się nie obraził. Jest... Serio. Dlaczego mnie tak trolujecie? No wiem, że w tym tygodniu miałem zawodników naprawdę dobrych. Chodzi głównie o Infra Fabregasa. No ale dobra, trudno. To ja zapraszam was na najlepsze paczki za 7,5 kafelka. Kolejna paczka Alaba z przodu. Może Alaba w środku nie obraziłbym się, chociaż już pewnie jego cena spada na pysk. Ale może kto w środku? Walker. Okej, okay, Walker jest spoko. Walker może być. Dobra, jeszcze kolejna paczka. Może tym razem coś ciekawego. Trochę emocji bym chciał wyzbyć z siebie. No wiecie, o co chodzi. Falcao, pokaż, że tak. Pokaż, że tak. Victor Valdes. No okej, okay, bez szału, ale... No może być, może być, może być. Nie będę narzekał tak bardzo. Ostatnia paczka. Niestety jakoś tak bez szczęścia w dzisiejszym pack openingu. Całe szczęście zostało wykorzystane na poprzedni pack opening, gdzie trafiłem inform Fabregasa. Tutaj już nic nie trafię. Van der Wart jest gówno wart. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Co tam jeszcze mamy? Fernando, quickselujemy. No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na koniec był dobry rym. A nie, jeszcze mam jedną paczkę. Dobra, moje paczki. Cicho. Jeszcze w tej za darmo będzie coś. Będzie Neymar. Zobaczcie, patrzcie, Neymar w środku. Mówię wam. Messi w środku. Musi być Neymar, patrzcie. Neymar. Nie, Elias. Brazylijczyk przynajmniej. Ale z wszystkich zawodników z tej paczki miałem. Wysyłam kontrakty do klubu, a zawodników sprzedaję. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki bardzo za pack opening. Mam nadzieję, że wam się bardziej przyfarciło w tym happy hour. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.